Witam wszystkich, z tej strony Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z gry Horizon Forbidden West, w którym zajmiemy się kolejnymi zadaniami u handlarzy złomem. Właściwie niewykluczone, że to będą ostatnie tego typu kontrakty, no bo tutaj już ukończyliśmy tego typu questy Larenda, Rundy i Handy. Zobaczymy, kto tym razem będzie tutaj na nas czekał. Od razu sobie oznaczymy to miejsce i zanim tam pójdziemy, to jeszcze zainwestuję w kolejne ulepszenia torby. No bo ponownie, poza nagraniem, trochę zapolowałem na zwierzęta i dzięki temu aż 11 ulepszeń mam dostępnych. Zacznę od tych najważniejszych, bo nie wiem, czy tutaj jakieś surowce się za bardzo nie będą pokrywać, chociaż mam nadzieję, że na wszystko starczy. Czyli tak, kołczan strzał precyzyjnych. To na pewno sobie ulepszamy. Dalej, sakwa na bomby. O, na kolejne mi tutaj wystarczy, ale zobaczymy na koniec. Kołczan strzał myśliwskich, to też. Tutaj futerał na oszczepy, też chciałem sobie ulepszyć. Oj, to już jest maksymalnie ulepszone, super. Kołczan lekkich strzał. Właściwie to na razie zostawię, bo rzadko korzystam. Żywność. Tu jeszcze bełty. Dobra. Drut do potykacza. Mamy też dyski. Wywary. Okej, to powiem wam, że w pierwszej kolejności ulepszę jeszcze bardziej to, co tutaj się odblokowało. Czyli jeszcze bardziej kołczan strzał myśliwskich mamy. I znowu pełne ulepszenie. Sakwa na bomby. Też już w pełni ulepszona. W następnej kolejności może coś się stąd. Czyli magazynki bełtów. Też pełne ulepszenie. Dobra, niech będą te potykacze. Również w pełni ulepszone. Super. Wywary. O, i tutaj już się, kurczę, te surowce pokrywały, dlatego brakuje mi... Aha, bo brakuje mi okruchów metalu. Przynajmniej w niektórych przypadkach. A to wiecie co? To jest najwyższa pora, żebym ja się teraz przeniósł do jakiegoś sprzedawcy i pozbył się kosztowności. No tutaj jednocześnie muszę bardzo uważać, bo mimo, iż jest to podzielone na cenne przedmioty do sprzedania, to pamiętamy też z Horizon Zero Dawn, że no tutaj umieszczone są też serca maszyn, a przecież w niektórych przypadkach te serca są potrzebne do jakichś ulepszeń. Więc tutaj wydaje mi się, że nie wszystko wydaje się być dobre na sprzedaż. No ale tak, możemy na pewno pozbyć się pradawnej rzeźby. No bo to musi być tylko na sprzedaż. Czyli tak, oznacz do sprzedaży. Prawie 4000 okruchów metalu za to dostaniemy. Sztaby złota wszystkie. Ponad 1500 okruchów. Czarna bransoleta. Też myślę, że te zegarki jak najbardziej się nadają na sprzedaż. To będą już 3000. Pradawne metalowe oko też chyba tylko pójdzie na sprzedaż. Pradawny naszyjnik, czyli jakieś nieśmiertelniki zdaje się. To już wartość łączna ponad 13 tysięcy okruchów metalu. Tutaj kolejna jasna bransoleta. Pradawne dzwonki, czyli klucze. Nietknięta czaszka. Też pewnie na sprzedaż, ale nie będę na razie ryzykował. Pozbędę się tego, czego jestem całkiem pewny, że można sprzedać. Mam nadzieję, że się nie mylę. Pradawny pierścień, pradawny wieniec i powiedzmy, że na razie to wszystko. Nie będę ryzykował z innymi rzeczami. I tak dostaniemy prawie 19 tysięcy okruchów metalu. No, to się nazywa, kurczę, szybkie wzbogacenie się. Dla uściślenia znajduję się w tym momencie tutaj w krawędzi, ale oczywiście mogłem tak naprawdę skorzystać z usług każdego innego sprzedawcy. No to teraz wracamy tutaj do schronienia. No i w tym momencie przynajmniej niektóre te ulepszenia toreb znowu staną się dostępne. Tylko czekajcie, podchodzę do warsztatu, a nie do schowka. No i proszę, 4 ulepszenia. Ale co w pierwszej kolejności? Czy te lekkie strzały? Tutaj żywność? No i dyski. Okej, akurat te rzeczy, których tak często nie wykorzystuję. Niech będzie kołczan lekkich strzał. Kolejne też dostępne. Weźmy też torbę na liny. Oj, tu już się pokrywało z żywnością, spoko. Do tego dyski.
No i jeszcze raz kołczan lekkich strzał. To jest już maksymalnie ulepszone, czyli widzicie, zostały tylko cztery chyba elementy. Dyski, jedzenie, strzały precyzyjne i liny. Więc to jeszcze też sobie pozbieram, żeby mieć tutaj wszystkie torby maksymalnie ulepszone. Automatycznie pojawiło się więcej miejsca, żeby tutaj powytwarzać też amunicję. Dlatego przynajmniej w niektórych przypadkach zdecyduję się na takie wytworzenie. No tutaj jest taniej oczywiście przy warsztacie, więc lepiej to od razu zrobić. W tych przypadkach, gdzie akurat mi brakuje tego nieco więcej. Bomby kasetowe, proszę bardzo. Tutaj też po 60 bełtów plazmowych, porażających. Mamy zwykłe bomby, mamy też bomby zamrażające. A weźmy też te oszczepy wybuchowe w takim razie. No teraz te ilości już są, kurcze, zdecydowanie bardziej okazałe. Przyda się to też na pewno na arenie. A kto wie, czy w kolejnym odcinku się tam nie wybiorę. To jeszcze będę musiał się zastanowić. A tutaj te kwasowe strzały. Zamrażające. No jest tego naprawdę sporo. Jak tak, kurczę, sobie wszystko poulepszaliśmy, no to teraz jest w co inwestować. Mam nadzieję, że nie stracę za dużo tych surowców. Jeszcze bełty wybuchowe. No i tutaj te dyski. Aha, bo to po 8 mi wytwarza, czyli nawet nie muszę tego wszystkiego. Czyli na razie zostawmy. Strzały myśliwskie różnego rodzaju. Tutaj mamy aż 60 teraz, no ale wiadomo, te zwykłe. Ćwiczebne strzały myśliwskie. Kurde, nie sądziłem, że tego będzie aż tyle tutaj do wytworzenia. Bomby czyściwodne i klejowe. Wybuchowe druty do potykacza. Kurde, no i to by było z grubsza na tyle. Więc teraz jeszcze pułapek na razie nie wytwarzam. Wywarów. Właściwie to może weźmy sobie też duży wywar regenerujący. A nawet ze dwa, powiedzmy. No i na tę chwilę trzeba będzie sobie uzupełnić zasoby w ekwipunku. Okej, od razu lepiej. Tu jeszcze strzały precyzyjne. I to naprawdę będzie już na tyle. Więc pora udawać się tutaj do tego handlarza złomem. W którą to stronę będzie? Jakoś tam. Tylko zastanawiam się, czy ruszać główną ścieżką, czy po prostu kierować się tutaj. A, możemy tak zeskoczyć, spoko. Właśnie się zastanawiałem, czy możemy zeskoczyć i kierować się na wprost. Wygląda na to, że tak, jak najbardziej. Tutaj maszyna. No, kwas to nic nie pomoże. No ale nie są to żadne nowe odmiany, więc możemy spokojnie ominąć je. Ewentualnie może zdecyduję się na dominację tego kolcogrzbieta, żeby mi towarzyszył, żeby można go było wzywać, bo ostatnio miałem jednak innego. Chciałem powiedzieć kolcogrzbieta, ale po prostu śmigacza chyba miałem wybranego. Dobra, przejdźmy szybko tutaj. Tak, żeby mnie nie zdążył zaatakować. No i spoko, zdążyłem jak najbardziej. Teraz tutaj. To Saramowie? Lepiej im pomóc. To oni tutaj mają problemy? Nękacze. Moje ulubione niewidzialne mordercze maszyny. Orzesz, kurde. To niedobrze. Dobra, odłączyłem chyba kamuflaż. To jest tutaj najistotniejsze. Ostrożnie. Jeszcze jeden nękacz. Dzięki za pomoc, chłopcze. Patrzcie, patrzcie. Jeszcze nasz kolcogrzbiet pomógł trochę. Ale to chyba nadal nie wszystkie maszyny. Rozumiem, że tak musiało być, że doszło do tego ataku. Dobra, mamy kolejnego nękacza. Uwaga. Jeszcze raz. To już wszystkie. Dzięki później. Idę zaraz pogadać z tym głównym gościem. Może z tym też będą związane jakieś kontrakty. Kto wie.
już szybko wrócił na miejsce. Tutaj zawsze w takich obozach mieliśmy jakieś notatki i jedną już zauważyłem. O, nowy kontrakt na złom, wyrzutnie min. A to dziwne, że dostaliśmy ten kontrakt jeszcze zanim pogadaliśmy. Poszukaj wyrzutni min w obozie. No dobra. Ale to rozumiem, że właśnie gdzieś tutaj powinny być. Najpierw jeszcze odczytajmy notkę. Odwaga Ferny. Trudno mi pisać ten list. Wiem, że jeszcze trudniej będzie go czytać. Ferna poległa dziś w walce z maszyną. Żyła jeszcze po ataku. Nie przeżyła dość długo, by wrócić do obozu. Wysyłam jej pancerz, broń i rzeczy. Wysyłam również okruchy za części, które przypadłyby jej w udziale. Mówiła o swoim domu. Mówiła, że nie widziano w niej wojowniczki. Mówiła, że gdyby umarła, ludzie powiedzieliby, że zmarnowała życie dla złomu, a mogła przecież jeść dobre życie w małżeństwie. Walczyłem u boku Ferny. Była silna jak każdy w obozie. Nie kłóciła się o nocne warty. Miała dość rozumu, by przenieść nasze hałdy poza obóz i pozbyć się smrodu. Bez niej jesteśmy słabsi. Straciliśmy łowczynię i przyjaciółkę. Ona nigdy nie straciła z oczu swojego marzenia. Poległa, ale zrobiła to w miejscu, w którym chciała być. Z pewnością to oznaka tego, że wiedziała, jak żyć. Wyślę więcej okruchów z następnych 3 podziałów. Jej imię będzie płonąć w naszych sercach do dnia, gdy sami polegniemy. Gorunt. Proszę! Potrzebne nam miny z tych wyrzutni! A, czyli tutaj jednak powiedział, to okej. Jest jeszcze jednak druga notatka. Wolny człowiek. Minęło 6 lat, odkąd zgoliłam głowę i dołączyłam do wolnych ludzi za przykładem Ersy. Precz z rajcami włości i niewolniczą pracą w małżeństwie. Precz z kompaniami najemników, które nie przyjmują kobiet. I precz z szalonym królem słońce, największym ciemiężycielem ze wszystkich. Wolę stracić życie, niż wieść je według czyichś wytycznych. Dlatego nie rozumiem, czemu tylu wolnych ludzi zaciągnęło się do straży. Oczywiście widzę, że panowanie Avada jest przeciwieństwem rządów jego ojca, ale mnie zależało na niezależności, a nie na posłuszeństwie. No cóż, każdemu co jego, na tym polega wolność, prawda? Teraz pracuję jako ochrona przy poszukiwaniach, płaca może nie jest wysoka, a od Kerufa milsza jest kupa łajna, ale jestem szczęśliwa. Oglądam zakazany zachód na własne oczy. Nawet od czasu do czasu rozwalę coś młotem, a co najlepsze, w każdej chwili mogę odejść. I to chyba wszystko tutaj, słuchajcie. To gdzie te wyrzutnie min w końcu? Tutaj jeszcze. Dobra, walczyliśmy z nękaczami też po tej stronie, więc rozumiem. A, tu jest jeszcze. Ale to tylko generator maskowania. Wiecie co? Prawdopodobnie coś się zgliczowało, bo szukałem i szukałem. Nigdzie już żadnych wyrzutni min nie znalazłem, ale co ciekawe, wczytałem po prostu ostatniego save'a. Czyli tutaj, po tej walce. I teraz już mamy cel zaktualizowany, żeby po prostu pogadać się z szefem Oseramów. Czyli rozumiem, że mam wszystkie wyrzutnie i możemy kontynuować. No, rude włosy, obala maszyny jak ja piwo. Więc los przywiódł zbawczynię Południka. Starczy, Aloy. To powiesz mi, czemu polujecie na nękacze na ziemiach Tenaktów? O, nie polujemy. Zbieramy. Mogę wyjaśnić. Potem. Te nękacze to nie jedyne w okolicy. W dżungli się od nich roi. Są paskudne. I nieustępliwe. Chcieliśmy użyć ich min do ochrony obozu. Wciąż o wiele za mało. Jesteś łowczynią. Pozbądź się nękaczy i zdobądź dla mnie ich wyrzutnie min. Dopilnuję, żebyś dostała zapłatę. Napisane na prędce, ale ten kontrakt zawiera wszystko, co musisz wiedzieć. Jasne. Okej, to jeszcze inaczej. Dziwna sprawa. To wcześniej może za wcześnie mi to się ujawniło tutaj jako kolejny cel? Dopiero teraz mamy iść do innego miejsca po te wyrzutnie min, a mieliśmy tutaj coś takiego, że na miejscu niby mieliśmy to zebrać. No nieważne. Łowczyni odstrzeli wyrzutnie min nękaczom przed zniszczeniem rzeczonych maszyn, aby broń pozostała nienaruszona. Nękacze potrafią stawać się niewidzialne, to oczywiście wiemy.
Dobra, zobaczmy tylko, gdzie musimy się udać. W ogóle w inne miejsce, słuchajcie. To tutaj najlepiej będzie skorzystać z szybkiej podróży. Chcę tylko zobaczyć, czy na pewno mi się zaliczyły te notatki, które już odczytaliśmy, ale wygląda na to, że tak. No dobra, to co? Lecimy sobie tutaj. Mogę wygrać tę walkę. Wow! Ale jazda. Przeniosłem się, a tutaj kurczę buntownicy do pokonania nagle. A pamiętam nawet to miejsce, że rozgrywaliśmy tutaj jedną z misji pobocznych swego czasu. I wówczas rzeczywiście walczyliśmy tutaj z ludźmi, ale już ich wtedy pokonaliśmy, tylko teraz się najwyraźniej pojawili nowi. I to tyle. Kurde, nie trafiłem, to nie ta strzała miała być. Już teraz za późno. Spróbuję raz jeszcze. No was tutaj się, kurde, naprawdę nie spodziewałem, panowie i panie. Okej. A i teraz nie zdążę się odwrócić w locie. Nieważne. Grunt, że w ten sposób ich załatwimy również. Dobra, po wszystkim można ich przeszukać. I ruszać jak najszybciej do tych nękaczy w końcu. Już zdobywamy sztaby złota. Na nowo będzie można z czasem je sprzedać. A nękacze są gdzieś w tę stronę. Po drodze może zbiorę tutaj te jagody lecznicze, żeby mi tego nie brakowało w trakcie walki. No i zobaczmy, co my tu będziemy mieli. Te nękacze, których miałam się pozbyć, powinny być gdzieś blisko. No i co najważniejsze, nie będą tak łatwo widoczne. Może się nawet ujawnimy tutaj po prostu? To już ten obszar. Oho, mamy jednego, słuchajcie. Dobra. Nie trafiłem? Serio? Celny cios. Dobra, kurde, to z któregoś boku mieliśmy. Oderwałam ją. O właśnie. Teraz muszę zlokalizować wyrzutnię min, żeby ją odstrzelić. Wyrzutnia min! Bardzo dobrze, zabieramy. Mam dość wyrzutni, żeby zabezpieczyć obóz Oseramów. No to widzicie, więcej nie trzeba. Powinna mnie jak najszybciej zabić. No, myślałem, że to już wszystko będzie, a tu gdzie tam? Jeszcze raz. Okej. Okay. Wystarczyło pokonać jednego, jedynego nękacza i teraz powrócić w takim razie do tego szefa Oseramów. Aloy, miej dla mnie dobre wieści. No mam dobre wieści, wyrzutnie min zebrane. Mam wyrzutnie min. Nękacze nie powinny już was kłopotać. Dzięki. To powinno pomóc zabezpieczyć obóz. Oto twoja zapłata. Przy okazji jestem Danur. Wybacz wcześniejszą oschłość. Miałeś sporo na głowie. Zbieracze, prawda? Z ekipy Karufa? Tak, istotnie. I szukacie części, żeby wykuć mu zbroję tutaj? Nasz przywódca Werend zbierał o tym każdą historię. Miał obsesję na temat zakazanego zachodu. I był przekonany, że wszystko do zrobienia zbroi jest w tej dżungli. Nie przejmował się ten aktami? Albo maszynami? Sądził, że nie wejdziemy im w drogę. Ale niedawno wpadliśmy na gromoszczęka. Werend zdołał wywabić go poza obóz. Więcej go nie widzieliśmy. Po prostu zaginął i nie mamy planów jego zbroi. Są w skrzyni. Jest zamknięta. Możesz go wytropić? Nawet jeśli znajdziesz tylko jego zwłoki, powinien mieć klucz do skrzyni. Pomyślę o tym. Ty zaś zajmij się swoimi ludźmi. Zrobi się. Masz. Wszystko, co potrzebne jest w kontrakcie. Jeśli on już, kurde, mówi o tym, że ten gość mógł zginąć, to pewnie niestety tak będzie. Łowczyni wytropi i ustali miejsce przebywania Warrenda Galivantera. Jeśli poszukiwany będzie martwy, odzyska klucz będący w jego posiadaniu. Zbieracze rekomendują rozpoczęcie poszukiwań w ostatnim znanym miejscu pobytu zaginionego.
No i to wszystko właściwie tak z grubsza. Stery w odpowiednim momencie. Jak dla mnie on tu rządzi. Oznaczmy sobie tylko ten kontrakt właściwy. No i gdzie to będzie? Patrzcie, nowe tereny. Fajnie. Bo z chęcią takie nowe obszary odkryję. Wzywamy wierzchowca. Właściwie to powinienem po każdym kontrakcie wracać do schronienia i uzupełnić surowce, ale jeszcze teraz się umówmy, że na razie nie będę tego robił. I gdybym chciał się kierować w tę stronę, to właśnie trochę w lewo pójdziemy. Mamy tam jeszcze nieznane siedlisko behemotów. Spróbujemy o to miejsce zahaczyć. Nominacja Chyżarz pomaga mi ciekawego wierzchowca. Dobra, bo to już tutaj, słuchajcie. Omijamy ich. Oznaczamy ognisko na przyszłość. I właściwie trzymać się tylko tej głównej ścieżki. A, tylko z kolei tutaj? Tak, to będzie tędy. To spadajmy. Nie mieli szans nas dogonić tutaj. Uwaga tylko, bo mogą być ogniste pazury. Może ja już się zatrzymam lepiej. To może być ryzykownie. Nie widać żadnego ognistego pazura. Ciekawe, czy się gdzieś nie kryje. Według kontraktu Danura tutaj wpadli na Gromuszczynka. Zanim Warrant go odciągnął. Zobaczmy, czy Fokus coś znajdzie. Coś mi się wydaje, że walka będzie nieodzowna tutaj. Są ślady. Na pewno Warrenda. Dobra, podświetlona ścieżka. Możemy ruszać. Czyli tędy. Mnóstwo połamanych drzew. Gromoszczęk pędził przez dżunglę za Oseramem. Hej, Loi. Wygląda na to, że jesteś blisko kotła. Z jego rdzenia możesz uzyskać kolejne kody dominacji. Oznacza jego położenie na twoim fokusie. Dobrze, dzięki. Gaja, chyba pierwszy raz coś takiego mi mówi. Pewnie dlatego, że ten kocioł nie był oznaczony, chociaż ja widziałem, że jest tutaj jakiś nieznany kocioł, więc miałem to w planach, żeby się jeszcze tym zająć. Nie wiem tylko w którym odcinku, ale pewnie niedługo. Na pewno nie dzisiaj. Warrant miał dobry pomysł. Chciał odciągnąć Gromoszczęka z dala od obozu. Inaczej wybiłby całą jego ekipę. A no właśnie. No i gdzie go odciągnął? To była naprawdę niezła pogoń. Ale nie mógł wiecznie uciekać. Oj. Plazma jest bezużyteczna przeciw niej. Powoli. A, bo tu jest więcej tych maszyn. Ależ oczywiście, że tak. Spróbuję podejść tutaj na początek. I ta będzie się wycofywać powoli. Cios z góry. Tak też może być. Trzeba znaleźć ten klucz dla Danura. Przeszukam zwłoki Warrenda. No to było niemalże pewne, że tak to się skończy. Skoro już była mowa o kluczu, to Warrend nie mógł tego przeżyć, co? Nie ma klucza. Ale powinien gdzieś tu być. Może Fokus mi pomoże. Może tam? Głaz. Wyrzutnia dysków po prostu. Ale możemy to zbadać. Ślady maszyn. Za mała na Gromoszczęka. No były tutaj dwie mniejsze maszyny, jakby nie patrzeć. Warrant pewnie urwał to Gromoszczękowi podczas walki. O, chyba nie jestem sama. Oby ta wyrzutnia dysków była naładowana. W drapulce! Aha.
Już z nimi walczyłem swego czasu, spoko. Tutaj były środki wybuchowe, worek na powietrze, worek z płomieniem. Ale na razie wyrzutnia. Kurde. No. Okej. Czekajcie, zachowajmy jeszcze tę wyrzutnię. Tamten się nie spali w końcu? Nareszcie do tego doszło. Dobra, jeszcze trochę. No i czekam na tamtego. Dobrze by było, żeby był bliżej. Bo tak to nie wiem, czy go trafię. O, zapraszam. Chodź tu, chodź tu. Nie zrobię za wiele bez pocisków. No i teraz lecimy. 3 strzały. Maksymalnie naładowane. Okej. Teraz nie trafiłem? Jak to możliwe? Nie poddajemy się. Patrzcie, jeszcze się będzie wdrapywał zgodnie z nazwą. W drapulce zbierają w zasadzie wszystko. Może klucz Werenda też zabrały. Wodospad. Muszę sprawdzić na górze. Może coś zostawiły. Jasne. Też o tym pomyślałem od razu, że skoro stamtąd wyszły, to można by tam poszukać. No bo tutaj to wiadomo, że tylko surowce z samych maszyn zbierzemy. Ale jeśli w drapulce zabrały klucz, no to faktycznie mogły tam to zanieść na górę. Tu jest w ogóle jakieś wejście. A tu ciekawe, wygląda trochę jak wejście do tego kotła, wiecie, więc na razie to zostawię. Nie chciałbym przedwcześnie rozpocząć tej aktywności. No ale tutaj możemy się wspinać na szczęście. Tylko nie wiem jak mocno. O, tędy chyba też nie za bardzo. Czekajcie. Spadam powoli. Jakoś się złapałem na szczęście i tutaj chyba się uda. Dobra, spróbujmy tędy przy okazji kwiat blady. Chyba najrzadziej spotykany. No i mamy tu coś. Sterta z łomu. Zobaczmy, czy znajdę w niej klucz. Oczywiście. No i jest. Mogę odnieść klucz Danurowi. Dobra, czyli mamy pozytywne wieści. Wobec tego spotkamy się tam. Jeszcze może odkryjmy sobie to ognisko, co? Bo to będzie okazja na przyszłość, żeby szybko zająć się kotłem. Pamiętajmy, że już wszelkie dostępne dominacje, które były uszkodzone, udało mi się naprawić, więc trzeba będzie prędzej czy później odkryć nowe. Dobra, czyli jest ognisko. Mamy też tam jeszcze siedlisko wielkoszczęków. Skoro już jestem tak blisko, to też nie mogę sobie odmówić. I to po prostu oznaczę. No jest tutaj jedna maszyna. Okej. Tu się mogę schować, no i przenieść się bezpośrednio do Danura. Kiedy to Danur myśli, że za wszystkich decyduje? Przejął stery w odpowiednim momencie. Jak dla mnie on. Widzę, że inni złomiarze go obgadują tutaj. Oto i ona. Znalazłam klucz Werenda. Więc naprawdę zginął. Był dobrym człowiekiem. Przynajmniej ocalił pozostałych. Oby ten klucz pozwolił nam uhonorować jego imię. To mapa. Są na niej miejsca odzysku. Miałem rację. Chciałbyśmy skończyli, co zaczął. Skończyli zbroję. Ale ludzie są ranni i zmęczeni. Nie mogę im kazać, Aloy. Masz może czas na kolejne kontrakty? No może i mam, tylko sprawdźmy jeszcze handel. Potrzebne ci części? Mam je. Chcesz coś sprzedać? Kupię.
no ale tutaj nie mogę liczyć na nic szczególnego. Nic nie przykuło uwagi? Dobra, kontrakt ukończony i ja teraz jeszcze wrócę do schronienia, bo chciałbym uzupełnić sobie amunicję, ale także i surowce. Wszelkie surowce mam uzupełnione, więc powiedz mi teraz, mój drogi, co musimy dalej zrobić? Liczyłem, że cię zobaczę. Potrzebna mi pomoc z miejscami z mapy Werenda. To słucham. Jak ci mogę pomóc? Werend oznaczył plażę, którą badaliśmy przed rozbiciem obozu. Myślę, że wiem, czego szukał. Behemotów i wzmacniających je kolcopysków. Ulepszone części behemota powinny dać zbroję twardą jak gwoździe. Zatem spróbuję. Muszę się zbierać. Powodzenia. Wzmocnione elementy. Zbieracze rekomendują uszkodzenie behemota, nim kolcopyski go wzmocnią. Aha. W ten sposób. Sugerowane użycie broni lub amunicji kwasowej. Gdy maszyna zostanie wzmocniona, efekt ten nie będzie długo się utrzymywał, więc należy być gotowym do ataku. No dobra. Jest kontrakt. Siedlisko behemotów, które nas interesuje, będzie no znowu w nowym miejscu. Więc słuchajcie, chyba tam polecimy, ale którędy, o to jest pytanie. Może najpierw przenieśmy się tutaj. No i po prostu będziemy tutaj trzymać się tej plaży. No niezbyt oczywiście długo, bo jest tutaj ta ścieżka. Ale wiecie, chodzi mi o to, żeby nie oddalać się za bardzo od wody. No to wtedy popędzimy prosto do celu i siłą rzeczy też odkryjemy sobie kolejne punkty szybkiej podróży. Tam widziałem jakieś schronienie po drodze. Właśnie teraz będziemy to mijać. A następnie ognisko. Więc fajnie, bo przy okazji tych kontraktów mamy możliwość, żeby poodkrywać spore obszary tej mapy. Czyli tak, tutaj jest to schronienie. Od razu wszystko pooznaczane. Jedziemy dalej. Natychmiast. A to się nie zarwie? Bo kurczę, sprawia wrażenie takiego bardzo niestabilnego mostu. Co ciekawe, jakiś problem jest, żeby przejechać. Nie wiem, z czego to wynikało. Na szczęście już jest ok. No dobra, kolejne ognisko tutaj. Nie ma żadnej notki, nie widać. Czyli jedziemy. Już po głównej ścieżce, jak rozumiem. Znaki zapytania, które są tutaj widoczne, na razie zostawiamy w spokoju. Będę o tym pamiętał, żeby jeszcze tutaj się przenieść prędzej czy później. Okej, czyli ta plaża mnie interesuje, tak? Już tam widać jakieś maszyny. Plaża, o której mówił Denur, jest w okolicy. No dobra. Behemot. Tak jak mówił Denur. Muszę go powalić, póki jest wzmocniony przez te kolcopyski. Ale może najpierw trochę go uszkodzę. Walka będzie łatwiejsza. Okej. Bo jest rzeczywiście informacja, żeby poczekać, aż w pełni wzmocnią behemota te kolcopyski. Dlatego no może faktycznie najpierw troszeczkę zrobimy tutaj krzywdy. Później zobaczymy, co dalej. Powinnam zranić behemota i sprawić, by kolcopyski go wzmocniły. No, spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy. Tutaj są elementy wybuchowe. Wow! To już wystarczy? Patrzcie. Faktycznie go wzmacniają. Ale jazda. Niech się wskaźnik zapełni. Wzmocniły behemota. Pora go powalić. Robię postępy. Muszę w to trafiać, no. Udało się. Muszę teraz wziąć części dla Denura. Super. No, to jazda. Nie wiem, czy właśnie jeszcze tutaj walczyć. Spróbujmy pokonać. Ajajaj, się wpakowałem, ale nie szkodzi. Możemy kontynuować.
Dobra, po wszystkim. Błyskawicznie udało się rozprawić. Czyli co, ja tutaj jeszcze mogę sobie zebrać jakieś surowce. I zaraz po tym spotkamy się od razu tutaj na miejscu. Aloy, jak polowanie? Polowanie było bardzo udane. Zniszczyłam też behemota. To będzie idealny dodatek do zbroi Werenda. Jeszcze będzie z nas dumny. No ja myślę. Słucham cię. Werend zaznaczył wlot na tej mapie. Wygląda na to, że szukał czegoś pod wodą. Więc musiałabyś odkryć, czego mógł tam szukać i przynieść do nas. Zobaczę, co da się zrobić. Pora się zbierać. Dzięki za pomoc. Znowu. Podwodny złom. Łowczyni odnajdzie podwodne ruiny i przyniesie z nich użyteczne części. Rekomendowane jest zachowanie ostrożności i swobodne pływanie. W obecności maszyn może okazać się niebezpieczne lub śmiertelne. To wiemy. Kolejny punkt umiejętności. Najwyższa pora, żeby sobie odblokować jedną rzecz. Tutaj właśnie 3 punktów potrzebowałem. Obrażenia w zwarciu przy niskim zdrowiu. Maksymalnie też ulepszone. No dobra. Czyli ruszać musimy konkretnie gdzie? Najpierw to ja muszę mieć oznaczone to zadanie. I teraz możemy sprawdzić. O, akurat tak się składa, że tu już byliśmy. Przeniesiemy się do ogniska, no i później będę płynął w tamtą stronę. To będzie jakoś tutaj, tylko że pod wodą, prawda? Na górze mamy tylko grynszpan. Nie wiem, czy w ogóle się tym teraz interesować. Chyba, że szybko wskoczymy. W sumie tędy jest to chyba możliwe. A więc skoro już jestem, to zabierzmy to. Ten grynszpan może być sporo wart. No i teraz wskakujemy do wody, tylko jakoś z tej strony chyba. Dobra. Ruiny. Jeśli są tam jakieś przydatne relikty, Fokus powinien je znaleźć. Muszę tylko uważać na te maszyny. A no właśnie, zdecydowanie uważajmy. Pod żadnym pozorem nie mogę się pokazać im. To będzie właśnie takie dodatkowe utrudnienie tutaj, jakby nie patrzeć. No nie wiem, czy najpierw na dole sprawdzać? Tutaj chyba będzie łatwiej, chociaż z drugiej strony te maszyny ciągle pływają. Ale dobra, teraz jakby tutaj ruszyć. Powinno być spoko. Wyważymy to. Chyba się nada. No okej. Pierwsza z 4 części na razie. Po tej stronie niczego nie widzę za bardzo. A, chyba że tutaj. No dobra, to możemy to od razu też obadać. Podejrzewam, że tutaj możemy na coś liczyć. Ładnie. Danur będzie zadowolony. Czyli tutaj głównym problemem jest po prostu unikanie tych maszyn pod wodą. Poczekajcie, może tutaj prędzej znajdę coś. Patrzę z przodu, ale kurczę, nie zaglądam, czy z tyłu coś nie atakuje. W sensie kolejne maszyny. Na razie chyba nie. Od której strony ja mam tutaj wpłynąć tak w ogóle? Dobra, witam was po cięciu, bo trochę się naszukałem wejścia do tego budynku, a tymczasem z tej strony jest kamienna bariera. Patrząc na mapkę, to tak to wygląda. Mogę się tu dostać. Innej drogi chyba nie ma. Okrążałem ten budynek pod wodą kilka razy, aż w końcu to znalazłem. Zapomniałem, że takie kamienne bariery mogą być. No i proszę, to musi być to. Tylko, że to nadal nie wszystko. Dla mnie się ucieszy. No właśnie, ciągle nam zostaje jeszcze ewentualnie ten drugi budynek i to, co jest na zewnątrz. Na dole mamy akurat kłapaka.
Ja bym mimo wszystko chyba poszedł tam w pierwszej kolejności, wiecie? Tylko ten chłapak. Mogłabym użyć na niej ognia. Ścieżka podświetlona, czyli on będzie płynął gdzieś w tamtą stronę. Wtedy mógłbym tutaj spróbować zabrać te relikty. O ile właśnie w tym miejscu w ogóle będą. Zaraz się przekonamy. Jakoś dziwnie długo ten chłapak jest w miejscu. Ale sprawdźmy to. Tutaj nic. A przynajmniej nic, co nam się przyda w tym kontrakcie. Relikt. Mam relikty dla Danura. Trzeba je odnieść. No, i bardzo dobrze. Czyli udało się. No już ten kłapak mnie nie dogoni absolutnie. Zresztą będąc pod wodą chyba też mogę skorzystać z szybkiej podróży. Ruszajmy. Wow, patrzcie, gdzie mnie przeniosło. Tam się coś dzieje. Lądownicy, Danur ma kłopoty. A to dlatego nie przeniosło mnie bezpośrednio do ogniska. Jasny gwint. Pomóżmy. O kurczę, potężni tutaj ci buntownicy. Zobaczmy, jak sobie poradzą ze zbawczynią buntownika. Nie mają szans. Pokaż im, na co cię stać. Jeszcze jeden. To już chyba było ostatnie. Wszyscy zali? Aloy, tutaj! Co tu się wydarzyło, stary? Skąd oni się tu wzięli? Może coś powiesz na ten temat? O wilku mowa! Dobrze cię widzieć, Aloy. Ci tenaktowie pojawili się znikąd. Doceniam pomoc. Do usług. Znalazłam to, czego Werend szukał pod wodą. Musiał wiedzieć, że są tam jakieś ruiny. Ocaliłam, co się dało. Historie, które kochał, opłaciły się. Szkoda, że nie zobaczył ruin. Oto twoja zapłata. A te części staną się zbroją, o której marzył Werend. A więc pora zrobić zbroję. Racja. Coś nie tak? Znalazłem wiadomość od Werenda na odwrocie mapy. Napisał: zadbaj o nich, Danur. Ten facet zawsze miał plan. Mnie przekazał dowództwo. A to źle? Przez większość czasu ledwo wiem, co robię. Co on sobie myślał? Z tego, co widzę, to dobrze radzisz sobie z opieką nad wszystkimi. Chyba zdołaliśmy o siebie zadbać. A teraz postaram się, byśmy za nasz wysiłek wygrali też te okruchy. Jeśli kiedyś wrócisz do samotnego światła, zatrzymaj się w naszym obozie. Pewnie będę miał gotową zbroję. Wpadnij zobaczyć, jak wygrywamy. Może i tak. Widzę, że Danur traktuje poważnie swoją nową kuchę. Bardzo dobrze. Pomów z Kerufem, patrzcie, czyli to będą wszystkie już kontrakty rzeczywiście. Tak jak miałem nadzieję. No i dopiero teraz ma sens to, żeby udać się do samotnego światła. Bo rozumiem, że tam będzie Keruf. A nie, na razie tutaj, na miejscu. Czyli w samotnym świetle jeszcze ich chyba nie spotkamy. Przynajmniej na razie. Ładnie, bardzo ładnie. Patrzcie. Czyli to tutaj jednak, do samotnego światła w tym miejscu nie mamy się przenosić, bo pamiętajmy, no to też się wlicza do obszaru samotne światło. To co, są już zbroje. Pytanie, czy my mamy wybrać, która jest najlepsza naszym zdaniem? A, muszę powiedzieć, tu są same dobre rzeczy. Każda posiada świetne części, ale ogólnie żadna z nich nie krzyczy: jestem najlepsza. Wiecie? Ale nie martwcie się, może wykorzystam swoje znajomości i sprzedam te zbroje. A co z nagrodą? Nikt nie przyniósł tego, o co poprosiłem, więc zatrzymam ją, no i działamy dalej. Co? Chyba sobie żartujesz. To nie do przyjęcia!
po tej całej robocie? Nie tak prędko, Kerów. Każda zbroja ma świetne części, więc może połącz je ze sobą. Nie myli się. To byłaby świetna ochrona przed zakazanym zachodem. Kreatywne i kolektywne działanie. Zgadzam się. A skoro wszyscy się do niego przyłożyli, wszyscy powinni otrzymać okruchy. No dobra. No to róbcie zbroję, dajcie mi ją, a ja zabiorę ją na wschód. I dać ci odejść z naszym najlepszym dziełem? Nie. Weźmie ją zbawczyni Południka. Gruntownie przetestuję. Najlepsza zbroja na całym Zachodzie. Testowana przez samą zbawczynię Południka. To nakręci sprzedaż. No dobrze. W takim razie wchodzę w to, ludzie. Idę załatwić sprawę z partnerami w interesach. Bez numerów. Poczekaj. Zaraz będzie. Kerów to niezły cwaniaczek, co? Ta zbroja będzie godna największej łowczyni na zakazanym zachodzie. Dzięki. Więc, co teraz? Ten nasz mały obóz na pustyni jakoś tak mi się spodobał. Chętnie tam jeszcze pobędę. Ciągle jeszcze wiele można tu znaleźć. Chyba wszyscy zostajemy na zachodzie. W takim razie do zobaczenia. Jeszcze raz dzięki za zbroję. Doskonała robota. Użyć części behemota w zbroi. Nigdy bym nie pomyślała. Świetnie pasują do części walcoboka. Nie do wiary, że to upolowałaś. No i proszę. Siłą rzeczy wszyscy poniekąd pogodzeni. Najlepsze części wykorzystane. Dziękuję ci za wsparcie, Aloy. Nie ma sprawy. Jedna zbroja zrobiona z wszystkich. Przebłysk geniuszu. Jak uzyskaliście taki efekt na zbroi? Jestem genialna. Tak, tak, jasne. Idealnie rozegrałaś, Kerów. Imponujące. Tworzenie zbroi ze wszystkimi było świetną zabawą. No dobra, chyba niczego więcej z nich nie wyciągniemy. Ja tu się tylko staram zrobić, co do mnie należy. Bo wygląda na to, że Kerufa... Co zrobisz z tym wiadrem okruchów? Nie wiem. Myślałam, że kiedyś otworzę własną kuźnię. A ty? Myślałem o niezależności. O rany, by nie robić na Kerufów tego świata. W każdym razie wygląda na to, że właśnie Kerufa już tu nie ma. No ale grunt, że te kontrakty na złom wszystkie ukończone bez wyjątku. No i sprawdźmy, co najważniejsze, tę nową zbroję. Patrzcie, jest pierwszy legendarny ubiór. No to ładnie. I nawet całkiem ciekawie wygląda. Od złomu do zwycięstwa dzięki spółce Złomek Skerów i Wspólnicy. To teraz tak, jakby sobie porównać, to... No, wydaje mi się, że wreszcie znaleźliśmy godnego następcę, mściciela Tenaktów, słuchajcie. No tutaj mi bardziej to chyba odpowiada. Potężny atak, ładowanie rezonatora, obrażenia rezonatora, mistrzowski przypływ odwagi. Dopóki nie wykupimy sobie nowej legendarnej zbroi, na przykład na arenie, to możemy to sobie aktywować, myślę. Zobaczymy, jak wygląda. A nie, teraz jeszcze, kurczę, jest wygląd. Nie ten. Tutaj poprosimy... Mściciela Tenaktów? Nie, o seramską wytwórczyni. Proszę bardzo. No. I to jest coś, słuchajcie. Dajcie znać, jak się wam podoba. A ja jeszcze z ciekawości zobaczę, jakie części są potrzebne. Musisz popuścić wodze. Niech wyobraźnia iskrzy jak hucząca kuźnia. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale się staram. Ja z ciekawości jeszcze tutaj zobaczę, jakie części są potrzebne, żeby ulepszać tę zbroję.
Oczywiście nie mam tych części. Okej, od Maszkary i od Lodowego Pazura. No i dalej. Też oczywiście nie takie łatwe do zdobycia. Tylko no będę musiał się jeszcze dobrze zastanowić, no bo jedna legendarna zbroja na arenie do zdobycia, no tam mnie chyba nawet jeszcze bardziej interesowała. I może tamtą bym bardziej ulepszał za jakiś czas. Dobrze widzieć wszystkich tworzących te zbroje razem. A tutaj, skoro wątek złomiarzy został finalnie zakończony, to teraz pożegnam się z wami. To był długi odcinek, ale mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak było, jeśli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i oczekujcie na następne materiały. Na razie.